21 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego. Swoje święto obchodzą pracownicy służb społecznych. Z okazji swojego święta pracownicy Lubańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkali się na uroczystym obiedzie. W tej chwili zmienia się specyfika naszej pracy. Do tej pory pomagaliśmy zazwyczaj osobom, które borykały się z problemem braku zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy zmienia się specyfika naszego klienta. Są to osoby, które mają problemy rodzinne. Oczywiście osoby bezrobotne też są w tym gronie, ale jednak nie stanowią one jak w latach ubiegłych większości naszych interesantów. Jest to bardzo ciężka praca, przede wszystkim polegająca na tym, że niesiemy pomoc drugiemu człowiekowi i praca ta niesie za sobą wiele obciążeń i dla pracownika, ale również i dla osób, które muszą zgłaszać się do nas, do Ośrodka Pomocy Społecznej po pomoc. Praca nasza wiąże się z pracą z ludźmi, czyli ze środowiskami, w których występują różnego rodzaju problemy. Jest to bezrobocie, jest to nadużywanie alkoholu, są to rodziny niepełne. Matki samotnie wychowujące dzieci, które przede wszystkim z uwagi na to właśnie swoją trudną sytuację muszą się opiekować dziećmi i pracować. No naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie wywiadu, stwierdzenie co jest potrzebne danej rodzinie, w jaki sposób moglibyśmy zaproponować jaką pomoc rodzinie, czy to będzie pomoc psychologiczna, czy również finansowa, rzeczowa, czyli objęcie kompleksową pomocą rodziny. Wiadomo, że głównie kojarzymy się z tym, że dajemy pieniążki, tak, bądź różną inną pomoc rzeczową. Jednakże mimo tej pomocy jest też praca socjalna, którą musimy wykonywać, pracować z ludźmi, dowiadywać się, jakie mają problemy, właśnie gdzie możemy je pokierować, te osoby, żeby uzyskały pomoc prawną, pomoc psychologiczną. Także często jest to, mówię, co jest cały kompleks zadań do wykonania, żeby to odniosło rezultat, żeby to przyniosło zamierzony cel i żeby nasze działania było widać i żeby ludzie również byli zadowoleni. Także głównym zadaniem jest naszym też to, żeby ludzie znali nas. Nie tylko osoby, które korzystają z pomocy, ale również osoby, które mieszkają na naszym rejonie działania. Czyli musimy też poznawać ludzi, którzy są, można powiedzieć, w ogóle z nami się nie kontaktują i nie oczekują od nas pomocy, ale też chcemy, żeby znali, żeby wiedzieli, że w razie czego, gdy zaobserwują jakieś problemy w środowisku, w swoim, u sąsiadów, żeby zgłosili, żeby wiedzieli, gdzie zgłosić się z tym problemem. Nie tylko policja jest, ale właśnie jest pracownik socjalny, który też może wejść, który może pomóc im, tej rodzinie rozwiązać problem.